Cześć wszystkim, witajcie po serii walentynkowej. Nadchodzi wiosna, nie wiem jak u Was, ale u mnie jest przepiękna pogoda. Co prawda tylko 2-3 stopnie na plusie, niby odczuwalna na minusie, ale zrymowałam pięknie. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę ciepło, można iść bez czapki i w rozpiętej kurtce. Tak więc zaczynamy dzisiaj serię z kocim oczkiem. Pewnie nie jedna z Was, nie jeden z Was widzieli właśnie kocie oko, no ale wiadomo, no to podstawowo jak zrobić wzorek, no to każdy wie. O, magnes mi się przyczepił. Wiadomo, to jest to pasek, prosty pasek, bądź jakiś krzywy pasek, jakaś eska, kółeczko, coś w ten deseń. A dzisiaj pokażę Wam, jak robić zdobienia. A mianowicie zrobimy dzisiaj misia. Długo zwlekałam z tym. Mam nadzieję, że będzie widać. O, może tak po skosie. Będzie to coś takiego, jak widzicie, jak się ruszy tips, tak miś się mieni. Niestety musiałam go zrobić w błysku, chociaż wiem, światło się odbija, ale w błysku jest dopiero ten efekt. Dobra, przechodząc do zdobienia. Moja ostatnia miłość, którą odkryłam, szukałam długo takiego fajnego kociego oczka, które by było, że tak powiem, mocno napigmentowane tymi drobinkami, tymi opiłkami, które właśnie magnes ściąga. I jest to z Victory Vin Gel Polish Stone Cat Eye numer 268. Jest on naprawdę przepiękny. Można robić na czarnym, na jasnym, na białym, na każdym kolorze, jakim chcecie. I na każdym da inny efekt. Więc tak, przechodząc już do zdobienia, do dzisiejszego zdobienia, tak, będziemy potrzebować czarną żel pastę 2310 z Mistero Milano, Perfetto z Mistero Milano, jest to biały żel gęsty, można wszystko tak samo robić hybrydą, jako kolor podkładowy mój ulubiony czarny 418 Pablo Ros Pablo Nero, oczywiście naszą Victorię i Top No Wipe Real Color Similac. Będziemy również potrzebować, tu mam przygotowane dwa magnesy, ponieważ to zdobienie na tym tipsie, co przed chwilą pokazywałam, wykonywałam zwykłym, trochę już zajechanym magnesem, który no, większość z Was pewnie posiada, a jak nie, to polecam AliExpress, bo naprawdę tam są takie perełki właśnie, to takich gadżetów. Będziemy potrzebować również w razie W pędzelek długie włosie 5502 z Mistero Milano oraz 5503 krótsze włosie z Mistero Milano. Również będziemy potrzebować dzisiaj, o tak widzicie, nie? Sondy. Mam tutaj większą kuleczkę i mniejszą. Oraz ja mam jeszcze magnes, który ma takie kółko. Zaraz Wam pokażę, jak będziemy wykonywać tym kółkiem zdobienie. Uważam, że to będzie szybsze, ale wyjdzie w praniu. Jeszcze tego nie testowałam, więc pierwsi to widzicie. Przygotowuję sobie nasz żel kocie oczko, nasz lakier kocie oczko. Będę go używać jeszcze kilkukrotnie do zdobień dzisiaj, więc mogę sobie nałożyć więcej. Nałożyłam jedną warstwę naszego czarnego koloru, jak widzicie, pełno jakiegoś pyłku czy coś, bo to już jest tylko do zdobień lakier. Już tam się podostawało różnych rzeczy dziwnych. Więc sobie przesunę. I będziemy używać sondy. Biorę większą kuleczkę. Oczywiście dyspersję mam przymytą, żeby nic mi się nie ślizgało. I robimy głowę. Będzie to taka podłużna kulka, takie odwrócone jajo. Możecie sobie zrobić mniejsze, możecie zrobić większe, nie ma problemu. Dowolna dowolność, jak ja to mówię. Chodzi, żeby było nie okrągła ta głowa, ale troszkę, minimalnie wręcz, podłużna. Niedługo zaczniemy serię też z akwarelami, więc mam nadzieję, że ze mną będziecie. Jest to, jak widać, coś takiego. I teraz biorę sobie magnes, weźmiemy sobie właśnie ten z tą kuleczką. I od dołu, bokiem, nie tak na wprost, tylko bokiem, będę ściągała kolorek, o, może tak bliżej, kolorek ku górze. Jak widzicie,
drobinki ściągają się do góry. Teraz sobie poprawię tą stroną. I jedziemy prawo, delikatnie, lewo, w odległości również i znowu od dołu, żeby dać właśnie taki efekt fajny, żeby to się przesuwało. Przesuwam delikatnie magnes w tą stronę i jak widzicie, główka już się wszystko rusza, wszystko przesuwa. Ja utwardzam sobie po 5 sekund, ponieważ już mam taki wzornik i ten wzornik prawdopodobnie wyląduje w szufladzie, ale Wy utwardzacie, jako że to jest hybryda, utwardzacie normalny czas, czyli 30 sekund. Ok, robimy teraz nasz dziubek, mordkę. Biorę sobie mniejszą sondę i tutaj, jak widzicie, gdzie nam się kończy na dole nasza głowa, maluję sobie właśnie nasz dziubek, naszą mordkę. Również takie jajo, delikatne jajo, ale nie za duże. Coś takiego. Nie za duże z tego względu, żeby... No jednak ta głowa była troszkę większa, słuchajcie. I robimy tak samo. Najpierw od dołu ściągam sobie ku górze boczki, podciągając delikatnie do góry. Drugi boczek i teraz normalnie podciągam do góry delikatnie. Jak widzicie, nie do końca jest efekt, którego ja oczekuję, tak więc jeszcze raz sobie ściągam drobinki magnesem na płasko, dotykam sobie tipsa i również prawo, lewo, delikatnie podnosząc magnes, dajecie efekt taki, nadajecie taki efekt, żeby Wam odpowiadało. O! I jak widzicie, mamy zrobione. Wkładamy teraz do lampy. Następnym będą uszka. Uszka są mega słodkie. W sumie do tego mogę sobie użyć albo sondy, albo cienkiego pędzelka. Ja sobie użyję cienkiego pędzelka. Nałożę sobie na mój ulubiony holder oczywiście. Chciałabym, żeby te uszy nie były tak w 100% wypełnione. O, widzicie, jak się mieni? Zależy, w którą stronę pyszczek widać. Malujemy sobie u góry głowy takie zaokrąglenia z dziurką w środku. Musimy niestety robić pojedynczo, ponieważ iż aczkolwiek może nam się wszystko zlać i mogę nie uzyskać takiego efektu, jakiego bym chciała. Widzicie, delikatnie pod skosem trzymam magnes i przeciągam sobie go ku górze, jeszcze raz na płasko i ściągam ku górze. Jak widzicie, uszko mamy gotowe. Widzicie? Pod pewnym kątem ono znika. A o to nam chodzi, żeby każdy element naszego misia, żeby był faktycznie widoczny, co prawda później będziemy poprawiać jeszcze czarnym właśnie żelem do zdobień, ale chodzi o to, żeby i tak było to widoczne. No i nabieram stąd, chociaż mam na palcu, i robimy drugie uszko tą samą metodą. Oczywiście, że pewnie wyjdą dwa inne, ale nieważne, mój miś to miś uszatek. Tak, za młodo oglądałam tą bajkę. Chyba wszyscy. Dobra. I również zostawiam sobie taką, jak widzicie, dziurkę. Tu, że się połączy z głową, to się nie martwcie. Z tego względu, że i tak, jak mówiłam już wcześniej, będziemy poprawiać właśnie czarnym żelem. I delikatnie przyciągam sobie magnesem po skosie. I na płasko. I po skosie. Róbcie to tak długo, dopóki nie osiągniecie
efektu, który byście właśnie chcieli mieć. Jak widzicie, jeszcze nie znika. No jest to troszkę pracochłonne, ale serio powiem Wam, naprawdę warto się tym pobawić. O. Widać? Widać. No. I tak właśnie miało być. Wkładamy do lampki. No, chwilkę będzie trwał ten filmik, ale przynajmniej będziecie wiedzieli, jak to robić, jak fajnie można kombinować z różnymi zdobieniami. Dobra, 5 sekund utwardzone. Teraz będziemy wykonywać łapki. Łapki będę wykonywać większą sondą. Gdzieś mniej więcej, żeby zostało miejsce na brzuszek. Malujemy takie jajowate łapki. Coś takiego. I również ściągamy magnesem od dołu boczki. Widzicie? Połowa mi zniknęła. I również od dołu. I teraz przyciągamy ku górze. I taki efekt właśnie miał być. Wkładamy do lampy. Pamiętajcie o pełnym czasie utwardzania. Już się przyczepiłam. No już się przyczepiłam. Teraz będziemy wykonywać drugą łapkę. Możecie pominąć ten krok. Mniej więcej taką samą. Chociaż wiem, że i tak nie będzie taka sama. Ale staram się. Docencie to, że się staram. Okej. Jak widzicie, to jest po prostu magnes. Trzymać to bardzo ciężko. Okej. I ściągamy od dołu, boczki, drugi boczek, lubię boczek, tak. I teraz przyciągamy łapkę ku górze. I mamy coś takiego. Jak widzicie, pod każdym kątem różnie się mieni. Jakbyśmy nie zrobili tym magnesem właśnie tych łapek, z kolei one znikną, jak namalujemy brzuch. A tego byśmy nie chcieli. Ok, teraz będzie jedno z najtrudniejszych, czyli, ale nie martwcie się, nawet jak się wszystko połączy, to się nic nie stanie, z tego względu, że będziemy to poprawiać. No, u mnie się i tak połączy. Malujemy brzuch. Będzie to coś takiego, linia pod pyszczkiem, delikatnie łącząca się właśnie z naszą głową, coś takiego i delikatnie wypełniamy między łapkami. O. Coś takiego. I z drugiej strony tak samo. Dobra, widzicie, wszystko się połączyło, ale nie szkodzi. Czemu nie szkodzi? Zaraz zobaczycie. Potrzebujemy jeszcze namalować tylko łapki. I ściągamy ku górze, boczki, podciągając magnes do góry i tutaj dół, o, widzicie, znika brzuszek i tak miało być. Wkładamy do lampy. Zostały nam tylko łapki. Oczywiście ja się cała już świecę, cała jestem brudna od lakieru. No przecież, bo czemu nie? Kto mi zabroni? I teraz maluję łapki. Łapki sobie namaluję pędzelkiem z krótkim włosiem, z tego względu, że jest jednak troszeczkę bardziej precyzyjne niż sonda. Teraz trzeba trochę pokombinować precyzji. Widzicie? Tu w tym miejscu mam łapkę. Precyzji z tego względu, że musimy tu ją ładnie zaokrąglić, żeby była widoczna, gdy pociągniemy ją magnesem. Ok, jedną łapkę mamy gotową. Oj, przepraszam za hałasy. I robimy tak samo. Ściągamy z jednej strony, z drugiej strony, pociągając magnes do góry, żeby nadać właśnie taki efekt, takiego naprawdę wow, błysku. I okej. Widzicie, łapka znika.
wkładamy znowu do lampy. To jest bardzo dobry fitness, słuchajcie. Wiosna idzie, idzie lato, zaraz to zleci, jak nie wiem co, to chwila, moment jest. No, trzeba o formę zadbać, tak? Jakby nie było. I drugą łapkę robimy tak samo. I tak, obkręcamy sobie, obkręcamy. Naprawdę nie martwcie się, czy to jest tips, czy po prostu dłoń klientki. To ma być też głównie, ma być Wam wygodnie. Z tego względu, że jeżeli ktoś wymaga, musi się poświęcić. Ja jestem tego zdania, że no niestety krzywdy nie robimy, tak? Jeżeli ma być równo, to jednak wolę, żeby ktoś słuchał tak, jak ja mówię. Ok, i tak, od dołu łapki tak samo. Przyciągamy ku górze, boczki i do góry, boczek i do góry i od dołu. Jeszcze raz powtarzam, możecie również to zrobić od góry. Dobra. Ok, super. Mamy to. Wkładam do lampy. Teraz czas utwardzania. Zróbmy sobie 30 sekund, z tego względu, że już mamy w sumie kocie oko. Obraz wróć. Tak, kocie oko mamy gotowe i w sumie teraz będziemy wykańczać tylko naszego misia. Ja sobie to zmyję, bo tego już nie potrzebuję. Przygotuję sobie czarną pastę. Sobie moim patyczkiem już takim wykończonym nałożę czarną pastę oraz białą, ponieważ będziemy wykonywać nasze oczka. Dobra, lampę już zgasła, jeszcze chwilkę. Uno momento. Białego aż tak dużo nie potrzebujemy. Dobra. Ok. Wyciągamy z lampy. I teraz będziemy potrzebować długi, cienki pędzelek. To tak na pierwszy rzut. Biorę sobie czarną pastę. Nakładam na mój holder. Cudowny, paznokciowy. I wszystkie łączenia tych elementów, które wykonywaliśmy, oddzielamy tak jakby kreską, linią, czyli łączenie głowy z uszami oddzielam linią. Jako że jest czarne tło, nie będzie widać, że nie objedziemy dookoła naszego misia. I drugie ucho to samo. Najtrudniejsze będzie pyszczek, słuchajcie. Bo jak widzicie, już mi się ręce trzęsą. A co? Tam przecież mi się zawsze trzęsą ręce, nie? Z tego słynę. Pamiętajcie, że pod spodem macie wszystko już utwardzone, więc możecie sobie przemyć, jeżeli coś Wam nie wyjdzie, albo wyjdzie krzywo. Nie ma problemu. Obmalowuję pyszczek dookoła, z tego względu, że i tak musiałabym oddzielić głowę od tułowia. Ok, mamy pyszczek i mamy uszy. Teraz potrzebujemy oddzielić łapki, ponieważ łapki tak jakby są na naszym misiu. Tutaj delikatnie jeszcze w razie w jakby coś się połączyło. I drugą łapkę. Jeżeli boicie się, że dotkniecie, możecie utwardzić na tym etapie, malując po prostu po kilka linii i utwardzamy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i jeszcze zostało mi dolne łapki do obrysowania. Ok, jedną mamy i teraz drugą. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli Wam się podoba zdobienie, bardzo to doceniam, że zostawiacie łapki w górę bądź w dół, chociaż wolę łapki w górę. O, tu mamy gotowe. I pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się dobić do 10 tysięcy. Bardzo bym chciała tego, naprawdę bardzo bym tego chciała. Ale to już zostawiam Wam. Wiecie, co robić w razie W. Mam wszystkie części ciała, że tak powiem, oddzielone. Wkładam do lampy. Mogę zmrozić 5 sekund, ponieważ jest to żel do zdobień. Możemy go zmrażać. Teraz musimy namalować pyszczek, czyli nasz nos bardziej. To sobie wezmę pędzelek z krótkim włosiem i czarny paint.
Okej. To będzie trudne. Powiem Wam, robimy malusieńki trójkątny nosek. Jeskrzyska, jeskrzyska. Chwilowo nie oddycham, przepraszam, nie będę się odzywać. Chwila ciszy. A, jest, jest, udało mi się, słuchajcie. Problem w tym, że tu się tak światło odbija od tego, że tak nie do końca to widać. Co prawda, no nie jest krzywy, ale ma grymas, tak, ma grymas. No co ja mogę? Dobra, teraz potrzebujemy namalować oczka. Robię sobie to tą mniejszą sondą, również czarne. Będziemy je rozbielać sobie takimi refleksami świetlnymi. Oczka robimy nad pyszczkiem. Trochę za mało te oczy. Śmiesznie to wygląda. Jak widzicie, mój miś po prostu nie do końca ze mną współpracuje dzisiaj, chociażby z tego względu, że ręce mi się trzęsą. Jak zawsze. Dawno nie nagrywałam filmiku. Okej, mamy oczy, mamy nos. Wkładamy do lampy. Teraz utwardzamy 30 sekund. Najlepiej minutę zresztą, bo jest to kolor czarny, a on jest mocno napigmentowany jednak. Dobra, teraz będziemy w sumie robić tylko oczka i kłaść top. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną działać. Nadal trwa konkurs na nazwę fanpage'a, słuchajcie, takiego fanpage'a, takiej grupy w sumie bardziej na Facebooku, żebyście mogli wstawiać właśnie zdjęcia swoich prac, pytać się mnie bądź innych osób, co jak, jeżeli czegoś nie wiecie, z chęcią pomogę. Okej, i teraz w oczkach malujemy dwie kropki. To będzie ciężkie. Mam dosyć daleko telefon od twarzy, jedną i troszkę wyżej drugą. Śmiesznie to wyszło, ale wiecie, o co mi chodzi. Okej. I drugie oko malujemy tak samo. Jedno i troszkę wyżej drugą. No dobra, jest aż za kawaii. Nieważne. Wkładamy do lampy. Pełny czas utwardzania. W moim przypadku to jest 30 sekund. Ponieważ będziemy teraz kryć to topem. Może spróbujemy w wersji matowej. Co Wy na to? W sumie. Czemu by nie? A kto nam zabroni, słuchajcie? Mój ulubiony mat z Indigo. Widać już po prostu buteleczka jest w stanie agonalnym. Jeszcze chwilkę. Oczywiście tak, śmieci nie lubimy. Takiego fioła na punkcie czystości na swoim biurku. I pokrywamy całość matem. Zobaczymy, jak w macie będzie to wyglądało. Ojejku, zobaczcie. Świetnie. Oprócz tych oczu cudownych, to jest całkiem super. Z tego względu, wiecie, nie wychodzi mi, bo ponieważ iż aczkolwiek, mam dosyć daleko ten telefon od twarzy i dlatego właśnie tak to jest, nie? Zresztą ten wyszedł mi o wiele mniejszy niż na tamtym tipsie. Chociaż też będą klientki, które będą chciały małego misia. Albo będą miały małą płytkę. Pamiętam, jak kiedyś robiłam za zgodą, co prawda, rodzica. No nie jestem za tym, ale przyszła do mnie dziewczynka z 14 lat bodajże miała, chociaż ja też w sumie zaczęłam 14-15 lat w wieku robić sobie w sumie już paznokcie sama, bo sama, nie u kosmetyczki, bo kiedyś no to nie było takie popularne jak teraz, ale malowałam jej naprawdę na takim mega dziecięcym pazurku, malowałam jej kaczora Donalda przez Sołańcego Całuszka. I powiem Wam, wow, wyszło to super. Co prawda no taki mini, 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 trzeba było się przyjrzeć, ale było super. Okej. Mamy matowy, przemyłam dyspersję, jak widzicie, no nie ma tego efektu wow. No nie wiem, mi się nie podoba. Chyba, że zrobimy, pokryjemy naszego samego misia. Co by na to? Samego misia pokryjemy i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało. Dobra, biorę sobie sondę. Jest dobrze, widać? Widać. I pokrywamy sobie misia topem. Tutaj mam no wipe. I zobaczymy,
co z tego będzie, jeżeli on będzie właśnie na takim matowym tle. Jeszcze sekundkę, możecie oczywiście już sobie zakończyć oglądanie, chociaż bardzo mi miło, jak zostajecie do końca. No, no, powiem Wam, całkiem spoko będzie. Naprawdę będzie całkiem spoko. Pamiętajcie, że jak dajecie właśnie taką grubszą warstwę jak ja, żeby dobrze utwardzić, ponieważ nie lubimy produktów, które są nieutwardzone na naszych paznokciach. Mogą wywołać liczne alergie związane właśnie z hybrydą. Jakby nie było, to jest chemia. A płynną chemię mieć przez miesiąc na paznokciu, czy tam 2 tygodnie, czy 3 tygodnie, to no raczej nie za bardzo. Ok, wkładam do lampki 30 sekund. No i co? Zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to faktycznie zostawcie tą łapkę w górę. Zasięgi mi ostatnio bardzo spadły. Nie wiem, czy po prostu mnie nie lubicie, czy chociaż mam nadzieję, że nie. Że w sensie, że nie, że faktycznie mnie lubicie, tak? O to chodzi. Chwilę to trwało dzisiaj, ale mam nadzieję, że teraz wiecie, co i jak z czym sieje. Jak już mówiłam, zwykłym magnesem robicie tak samo jak tym okrągłym. Już Wam pokazuję efekt końcowy. Oczywiście, że wyszedł inny. No pewnie, że tak. Widzicie, o wiele mniejszy. Ale jednak powiem Wam, w całym błysku wygląda 100 razy lepiej niż na macie. Okej. To co? To wszystko. Do zobaczenia na następnym filmie. Zaczynamy serię wiosenną. Trzymajcie się. Pa!